Nie chciałam wzbudzać podejrzeń, więc odczekałam znów parę dni, zanim ponownie odwiedziłam Marysię. Siedziała przy oknie i wpatrywała się w przestrzeń, jak zwykle. Weszłam do pokoju numer 72 i cicho zamknęłam za sobą drzwi. Wiem o tym, co się stało w piwnicy, powiedziałam, a kobieta obróciła wolno głowę w moim kierunku. Wiem, że zginęli tam pacjenci, utopili się, ale teraz ty musisz mi powiedzieć, co wiesz na ten temat. Wskazała ręką krzesło, wzięłam je i usiadłam koło niej. Oni robią to w piwnicy. Cały czas. Zabierają nam duszę. W jaki sposób? Zamykają nas tam i trzymają jakiś czas, a potem odkręcają wodę. Ale to już się wydarzyło. Pół roku temu, Marysiu, doszło do zalania piwnicy i pacjenci, którzy byli w izolatkach, po prostu się utopili. Nikt nie zabrał im duszy. Po prostu umarli. Marysia, proszę cię, powiedz mi, co się tutaj dzieje. Zabierają nam duszę. Ciągle to robią. Doszłam do wniosku, że jednak Marysia niewiele może mi pomóc. Cały czas kręciła się w kółko, nie mówiąc niczego, co było dla mnie prawdopodobne. Wypadek, który przeżyła, wywołał w niej tak głęboką traumę, że prawie całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością. To miało miejsce 4 lata temu. Wracała z pracy do domu. Jechała tą samą drogą, co zawsze. Znała ją na pamięć. Nie zauważyła kobiety z dzieckiem na poboczu. Wyszli na jezdnię i oboje zginęli. Maria ich zabiła. I choć nie było to specjalnie, a nawet więcej, sąd orzekł, że piesi nie posiadali odblasków i to oni spowodowali wypadek. Moja przyjaciółka nigdy już nie była taka sama po tym zdarzeniu. Zamknęła się w sobie i ciągle powtarzała, że oni wcale nie umarli, że cały czas z nimi rozmawia, ale nie chcą jej wybaczyć. Kiedy jej mąż umieścił ją w tym szpitalu, miałam sporo wątpliwości, ale jego argumenty mnie przekonały. Maria potrzebowała specjalistycznej pomocy. Twierdził, że musimy ją teraz wspierać, ale sam wytrwał jakieś 5 miesięcy, po czym złożył papiery rozwodowe, odebrał Marysi prawa do opieki nad Kacperkiem i całkowicie się od niej uwolnił. Teraz ma już nową żonę, nową rodzinę, a sama wiele razy widziałam, jak podle potrafi traktować syna Marysi. Ale przyjaciółka nawet o tym nie wiedziała. Była zamknięta w swoim własnym świecie, gdzie codziennie błagała zmarłych o wybaczenie. I nawet po tak strasznych przeżyciach musiała jeszcze doświadczyć śmierci przecież dobrze znanych jej pacjentów szpitala, w którym przebywała. Czułam, że nie mogę zostawić tej sprawy. Musiałam się dowiedzieć, co się stało, ale przede wszystkim porozmawiać z niewidzialną dziewczyną z piwnicy. Zeszłam znów na dół i znalazłam się w ciemnym korytarzu. Szłam i z całych sił wmawiałam sobie, że nie mogę czuć strachu. Mimo, że zupełnie nie rozumiałam, jak to wszystko w ogóle może być prawdziwe. Dotarłam do drewnianych drzwi i otworzyłam je. Jesteś tu? Muszę z tobą porozmawiać. Pomóż mi. Usłyszałam gdzieś z boku i odwróciłam się w tamtym kierunku. Czy byłaś tu podczas zalania? Zapytałam, choć z przerażenia drżał mi głos. Wiele razy. To nie było tylko jednego zalania? Nie. Odparła i zaśmiała się złowrogo. Codziennie to robią. Odbierają wam duszę. Odbierają nam wszystko. Godność, spokój i sen.
Topię się, nie mogę oddychać. Walczę z własnym ciałem, by przetrwać. Czy możesz mi się pokazać? Jestem niewidzialna. Jesteś duchem. Pomóż mi! Zadawałam kolejne pytania, ale dziewczyna przestała na nie odpowiadać. Zupełnie jakby zniknęła. Zatem Marysia miała rację. Oni nadal to robią. Stosują przerażające praktyki, by opanować pacjentów, którzy się buntują. Ale czy to w ogóle możliwe, że coś takiego ma miejsce w XXI wieku? Nie mogłam w to uwierzyć. To po prostu nie mogła być prawda. Udałam się do lekarki, która zajmowała się Marysią i zaproponowałam, że zaopiekuję się przyjaciółką, zabiorę ją do domu. Ale kobieta stanowczo mi na to nie pozwoliła. Stwierdziła, że owszem, Maria zrobiła duże postępy, ale nie potrafi jeszcze funkcjonować w społeczeństwie i musi zostać w szpitalu. Pomóż mi! Marysia, gdzie jesteś? Pomóż mi! Obudziłam się chwilę po północy. Ostatnia wizyta u przyjaciółki wstrząsnęła mną, ale niewiele mogłam zrobić. Nie miałam żadnych dowodów na to, że pacjenci szpitala są podtapiani, a zeznania osoby chorej psychicznie nie zostaną wzięte pod uwagę. Resztę nocy grzebałam w internecie, próbując znaleźć cokolwiek związanego z takimi nieludzkimi praktykami. Trafiłam jedynie na stary artykuł, w którym opisano takie zdarzenia, ale działy się one w XIX wieku. Osobę, którą uważano wtedy za opętaną, zamykano w małym pomieszczeniu albo beczce. Nalewano wody, a zamknięty zaczynał się topić. Walczył o życie. Podobno to oczyszczało jego duszę. Tak bliskie spotkanie ze śmiercią pozwalało mu zacząć życie od nowa. Czy i w tym szpitalu właśnie w taki sposób chcieli wygonić z pacjentów ich stare, zniszczone dusze i zastąpić nowymi? A może jedynie robiono to, co w jakimś stopniu przynosiło poprawę? Czwartą część historii znajdziesz tutaj. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał oraz zostawisz pod filmem łapkę w górę lub komentarz.